Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam instrukcję obsługi koparki LOWOL FR26. Jest to koparka o masie własnej około 2800 kg. Wyposażona jest ona w japoński silnik Yanmar, trzycylindrowy, chłodzony cieczą. Nie wyposażona jest w systemy oczyszczania spalin, co jest niewątpliwą zaletą. W przypadku, gdy decydujemy się na zakup nowej maszyny, musimy być świadomi tego, że przez pierwsze 100 godzin maszynę należy dotrzeć w odpowiedni sposób. W momencie, kiedy uruchamiamy zimny silnik, powinniśmy zadbać o to, aby wstępnie rozgrzać maszynę na postoju przez około 5 minut, a następnie za pomocą funkcji hydraulicznych wstępnie rozgrzać olej hydrauliczny. Jest to szczególnie ważne w okresie docierania oraz w okresie, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa. Tabliczka znamionowa znajduje się w przedniej części kabiny. Posiada ona informacje na temat masy całkowitej maszyny oraz mocy silnika. Dostęp do silnika mamy zarówno pod pokrywą boczną, jak i pod pokrywą tylną. Tak jak wcześniej wspomniałem, maszyna jest wyposażona w silnik o zapłonie samoczynnym Yanmar, trzycylindrowy, chłodzony cieczą. Po otwarciu tylnej pokrywy widzimy wstępny filtr paliwa z separatorem wody, filtr paliwa, zbiornik płynu chłodzącego. Tylna pokrywa posiada blokadę, dlatego w momencie, kiedy chcemy ją zamknąć, musimy ją odbezpieczyć. Dostęp do pozostałych komponentów mamy po otwarciu pokrywy bocznej. Znajduje się tutaj wlew paliwa, akumulator ze wskaźnikiem naładowania. W tym oczku widzimy kolor. Gdy wskaźnik jest zielony, oznacza to, że wszystko jest w porządku. Gdyby kropka była czarna, oznacza to, że akumulator wymaga doładowania, natomiast gdyby była jasna, oznacza to, że akumulator należy wymienić. W tym miejscu znajduje się wyłącznik prądu. Zalecamy, aby wyłączać instalację podczas dłuższych postojów maszyny. Tutaj mamy zbiornik hydrauliczny oraz filtr powietrza. Po otwarciu pokrywę filtra powietrza mamy dostęp do wkładów, wkładu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Należy regularnie sprawdzać oraz czyścić filtr powietrza, zawsze od strony wewnętrznej za pomocą sprężonego powietrza, oraz sprawdzać, czy cały układ dolotowy jest szczelny. Filtry powinny być osadzone w sposób prawidłowy. Na osłonie filtra powietrza mamy pokazane, która część osłony musi być skierowana ku górze. Pod osłoną silnika mamy również dostęp do etykiety informującej, w jakiej pozycji należy umieścić ramiona wysięgnika, aby skontrolować poziom płynu hydraulicznego. Poziom płynu sprawdzamy na wskaźniku, który znajduje się w tym miejscu. Po uprzednim ustawieniu maszyny na płaskiej powierzchni oraz ustawieniu ramion tak jak pokazano na rysunku. W kabinie większość ustawień obsługujemy za pomocą wyświetlacza umiejscowionego po prawej stronie. Aby uruchomić maszynę, należy przytrzymać przycisk start na około sekundę. Wówczas uruchomi się system. Domyślne hasło, które jest ustawione, to 4.0. Na wyświetlaczu mamy dostęp do radia. Są tutaj także takie opcje jak Bluetooth, USB oraz złącze AUX.
możemy uruchomić przednią wycieraczkę w dwóch trybach, w wolniejszym oraz szybszym. Po przytrzymaniu przycisku uruchamiają się spryskiwacze przedniej szyby. Możemy również uruchomić światło robocze. Możemy zmienić tryb pracy. Mamy dostępny żółw oraz zając. Oraz możemy uruchomić grzanie świec żarowych. Kontrolka jest aktywna po jednokrotnym naciśnięciu. Szczególnie w warunkach niskich temperatur należy uruchomić kontrolkę świec żarowych na kilka sekund. Dopiero wtedy możemy uruchomić silnik. Silnik uruchamiamy poprzez przytrzymanie przycisku start przez około 2-3 sekundy. Wówczas rozrusznik zacznie pracować i przycisk trzymamy do momentu uruchomienia silnika. Na wyświetlaczu ponad to widzimy datę, godzinę. W lewym górnym rogu widzimy tryb pracy. Mamy dostępny tryb łyżki oraz tryb młota. W tym momencie jesteśmy w trybie łyżki. Po lewej stronie widzimy również łączną liczbę godzin, a po prawej jest to chwilowy licznik motogodzin. Widzimy również stan poziomu paliwa oraz temperaturę płynu chłodzącego. W menu widzimy takie opcje jak informacje na temat maszyny, informacje podstawowe. Tutaj możemy znaleźć informacje dotyczące poziomu paliwa, napięcia akumulatora, prędkości obrotowej silnika. W tej zakładce widzimy informacje dotyczące oprogramowania. Nie wszystkie ustawienia są dostępne dla użytkownika. Niektóre są zarezerwowane jedynie dla autoryzowanego serwisu i często są chronione dodatkowym hasłem, których użytkownik nie zna. Wejdźmy sobie w ustawienia maszyny. Tutaj możemy zmieniać między łyżką oraz młotem. Wówczas zmienia nam się tutaj ikona w lewej górnej części wyświetlacza. Możemy również ustawić opóźnienie wyłączenia. W momencie, kiedy silnik jest zgaszony i zostawilibyśmy włączony prąd, to znaczy jakieś oświetlenie lub wyświetlacz, możemy ustawić, aby system sam wyłączył się po zadanym czasie. Kolejna zakładka dotyczy przeglądów okresowych. Powinna być obsługiwana przez autoryzowany serwis oraz mamy dostęp do telefonu. Maszyna posiada uchylne szyby boczne oraz otwieraną szybę czołową. Jazdę maszyny obsługujemy za pomocą tych dwóch drążków. Aby uruchomić silnik, należy pamiętać, aby dźwignia z czerwoną rączką była podniesiona do góry. W momencie, kiedy będzie ona w pozycji dolnej, niemożliwe będzie uruchomienie silnika, o czym poinformuje nas komunikat na wyświetlaczu. Hydraulikę roboczą obsługujemy za pomocą dwóch drążków, lewego i prawego. Lewy służy do operowania wysięgnikiem oraz obrotu kabiną, natomiast prawy służy do obrotu łyżki i operowania drugą częścią i do operowania drugą częścią wysięgnika. W tym miejscu mamy również wyłącznik awaryjny. Należy uważać, aby nie wcisnąć go przypadkowo nogą. Pod tą pokrywą znajduje się skrzynka z bezpiecznikami. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zdemontować te czarne śrubki oraz jedną boczną. Wówczas mamy dostęp do skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami. W tym miejscu znajduje się zbiornik płynu do spryskiwaczy. Prędkość obrotową silnika regulujemy za pomocą tej dźwigni. Natomiast kolejna dźwignia służy do regulacji wysokości lemiesza. Po drugiej stronie widzimy włącznik światła ostrzegawczego oraz włącznik nawiewów.
Jest on dwustopniowy. Możemy regulować prędkość nawiewu. Z pozycji kabiny mamy również dostępne dwa pedały. W tym modelu lewy pedał nie posiada żadnej funkcji, natomiast prawy służy do obrotu ramienia. Może się zdarzyć, że na wyświetlaczu pojawi nam się błąd 2306. Oznacza on, że poziom paliwa jest niski, nie należy go uzupełnić. Podczas codziennej obsługi należy pamiętać, że należy bardzo dokładnie obejrzeć maszynę z każdej strony, czy nie posiada ona uszkodzeń, które dyskwalifikują maszynę z dalszej pracy. Należy przyjrzeć się przewodom hydraulicznym, poziomowi oleju silnikowego, hydraulicznego. Należy spojrzeć na płyn chłodniczy oraz na filtry powietrza. Maksymalnie co 10 godzin powinniśmy smarować wszystkie punkty, takie jak tulejki i sworznie oraz łożyska. Znajdują się one zarówno po lewej, jak i po prawej stronie wysięgnika. Kalamitki są oznaczone czerwonymi nakładkami. Dodatkowo w miejscu mocowania lemiesza również znajdują się smarowniczki i przy siłowniku lemiesza. Aby odblokować łyżkę, należy oczywiście uruchomić maszynę, następnie opuścić blokadę, przytrzymać prawy przycisk lewego joysticka. Wówczas na wyświetlaczu pojawi nam się informacja o możliwości odblokowania sprzętu. Wówczas należy nacisnąć prawy przycisk prawego joysticka i przesunąć przycisk kołyskowy w lewą lub w prawą stronę, w zależności od tego, czy mamy podpięty osprzęt. Przycisk należy uruchomić, aby obciążyć układ hydrauliczny, aby zwiększyć ciśnienie. Sugeruję, aby używać złączy hydraulicznych, w celu obciążenia używać złączy hydraulicznych, które nie są aktualnie wykorzystywane. Należy również okresowo sprawdzać napięcie gąsienic. W tym momencie powinniśmy podnieść maszynę na lemieszu oraz łyżce i skontrolować luz w dolnej części gąsienic. Luz ten powinien wynosić około 1,5 cm. Gdyby luz był większy, należy dokonać regulacji luzu. Robimy to w ten sposób. Należy zdemontować tą osłonę. Pod tą osłoną znajduje się kalamitka oraz nakrętka kontrująca. Należy poluzować nakrętkę oraz wcisnąć smar w miejsce do tego przeznaczone. Wówczas dokonamy regulacji luzu. Luz nie powinien być ani mniejszy, ani większy niż jest zalecany. Należy pamiętać o wykonywaniu przeglądów okresowych. Pierwszy przegląd powinien nastąpić po 50 motogodzinach, kolejny po 250 i każdy kolejny co 250 motogodzin. Aby dokonać kontroli ilości oleju hydraulicznego, powinniśmy umieścić wysięgnik w tej pozycji, przedstawiony na rysunku pod maską silnika. W tym momencie maszyna jest odpowiednio ustawiona. Stoi na równej powierzchni. Sprawdzamy poziom oleju w tym miejscu. Poziom oleju jest mniej więcej na 3/4, jest powyżej połowy, czyli możemy uznać, że wszystko jest w porządku.